A dzisiaj, kochani, kawał absolutnej klasyki. Pięknej klasyki, wyjątkowej klasyki. Klasyki, którą poznałam dopiero rok temu, a którą się zachwyciłam, o czym zresztą już mogliście się przekonać. I od razu stała się jedną z najważniejszych książek mojego życia. O jakiej książce mowa? Poznajcie Błękitny zamek, Lucy Maud Montgomery. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny styczniowy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Lucy Maud Montgomery, domyślam się, że wielu z Was kojarzy się z książkami dla podlotków, dla dorastających dziewcząt. Na piedestale, pośród twórczości, płodnej twórczości tej wyjątkowej kanadyjskiej autorki, znajdują się takie tytuły oczywiście jak seria o Annie Sherry, zwanej Anią z Zielonego Wzgórza, czy o Emilce ze Srebrnego Nowiu. To chyba zresztą jest kwestia naszych czasów, słuchajcie, że jej książki utożsamiane są z literaturą dla dzieci, z literaturą młodzieżową. Sama bowiem Maud, jak lubiłaby ją nazywano, pisała dla wszystkich. I za jej czasów, słuchajcie, czytali ją wszyscy. Wyobraźcie sobie, że książki Lucy Maud Montgomery były prawdziwymi bestsellerami, rozchodziły się jak ciepłe bułeczki, a sama Maud uwielbiana była przez wszystkich. Tych znanych również, chociażby Marka Twaina, i obok tych największych była również stawiana, chociażby Charles Dickens. A sama Maud? O jej życiu pośród ciekawostek, szczegółowo, pośród pięknych ilustracji opowiadałam Wam w wyjątkowym materiale, do którego Was odsyłam, a teraz opowiem Wam o jednej z jej wyjątkowych książek właśnie. Opowieści, która dla mnie i według mnie jest całkowicie uniwersalna. Pokonała czas, pokonała przestrzeń, pokonała też zmiany w postrzeganiu samej twórczości autorki. Przed Wami Błękitny zamek Lucy Maud Montgomery w pięknym wydaniu ekskluzywnej kolekcji klasyki od wydawnictwa Świat Książki. To seria, której z radością ambasadoruję, a do której link znajdziecie w opisie pod filmem. Przed Wami ciepła, cudownie kojąca i mądra opowieść o tym bezwstydnym powiewie wolności. Byłoby krzyczącą niesprawiedliwością, aby umarła, mimo że dotąd w gruncie rzeczy wcale nie żyła. Płomień buntu coraz silniej wzmagał się w jej duszy, nie dlatego, że nie miała przed sobą przyszłości, lecz dlatego, że nie miała za sobą przeszłości. Do tej pory życie Joanny Sterling z Dilwood płynęło jednakim, monotonnym, nijakim torem. Zresztą jej los już był właściwie przesądzony. Miała zostać tą beznadziejną, niemal 30-letnią starą panną, która u boku swojej matki, ciotek i całego rodu Sterlingów miała po prostu tkwić tej beznadziei kolejne lata. Trwać do momentu swojej przedwczesnej śmierci, którą przed laty już zresztą przewidział ich rodzinny lekarz. Joanna więc trwa, niby pogodzona z losem, ale jednocześnie zrozpaczona, załamana i zawiedziona. Ale do czasu. Po Joannę przyjdzie bowiem przeznaczenie. Joannie został jedynie rok życia. Jak dobrze pójdzie. I to jest moment przełomu. Joanna zrobi bowiem wszystko, by po raz pierwszy poczuć, że naprawdę żyje. Co to jest, kochani, za ciepła, błyskotliwa, mądra opowieść? Historia Joanny, szaroburej, nijakiej, skostniałej, niezwykle wrażliwej, która na naszych oczach przeistacza się z tej szarej larwy w pięknego, barwnego motyla. Do tej pory zamknięta w przyzwyczajeniach i konwenansach, pośród oczekiwań swojej własnej rodziny, teraz nie ma już nic do stracenia. Może wyrwać się z okowów społeczności, może poczuć wreszcie ten wiatr we włosach. Może wreszcie odzyskać tę wytęsknioną, wymarzoną wolność. W końcu nie pozostało jej zbyt wiele czasu. Liczy się więc dla niej każdy dzień, każda chwila, każdy moment. Teraz trzeba to życie wycisnąć do cna, wypić całymi haustami. Joanna nie poddaje się i tym samym staje się takim przykładem kogoś, kto bierze życie w swoje ręce na przekór wszystkim i odzyskuje siły. Ona wierzy jeszcze, że zasługuje na szczęście, takie szczere, nawet jeżeli ulotne, nawet jeżeli chwilowe. Wie też, że może odejść w każdym momencie, więc czemu ma w ogóle sobie żałować? Ona zresztą ten sekret trzyma blisko swojego skołatanego serca i nie pozwoli, by ktokolwiek stanął jej na drodze. Błękitny zamek, kochani, to jedna z tych opowieści kojących, jedna z tych opowieści ciepłych, jedna z tych, które otulają czytelnika, zarażają go radością,
dają nadzieję. Lucy Maud Montgomery miała zresztą prawdziwy dar pisania właśnie takich opowieści, chociaż jej życie osobiste przecież odbiegało od bajki. Ba, sama była postacią nieszczęśliwą często, skłonną do depresji, która jednak na zewnątrz zawsze nosiła maskę do samego końca. A jednak pocieszała wszystkich wokół, całe rzesze czytelników. Stała się ikoną literatury słonecznej, rozbrajającej emocjonalnie. I taka jest właśnie historia Joanny Sterling. Warto na dokładkę zajrzeć jeszcze głębiej do świata Błękitnego Zamku, zachwycić się chociażby zjawiskowymi opisami dziewiczej przyrody. Są takie momenty, że chciałoby się uciec i zobaczyć właśnie kawałek tego nieujarzmionego. Ale moim zdaniem najbardziej warto docenić tutaj portrety bohaterów. Niezapomniane portrety bohaterów. Uchwycić ich komizm, ale również ich tragizm i to, jak bardzo są rzeczywiści. Cały ród Sterlingów, ich powiedzonka, ich mądrości, ich porady są poradami, mądrościami i powiedzonkami wszystkich wszechwiedzących rodzin na całym świecie. Tych, które wiedzą najlepiej, robią wszystko dla naszego dobra. Każda ich porada natomiast ma taki wymiar złotego daru, który musisz przechowywać głęboko w sercu i trzymać na przyszłość. Joannie Sterling udaje się, słuchajcie, wyrwać spod tego właśnie pozornego opiekuńczego parasola. Udaje jej się odnaleźć tę własną, wyjątkową ścieżkę, no i wreszcie odnaleźć szczęście. To jest, kochani, powieść i mądra, i odważna, potrafi rozbawić aż do bólu brzucha, ale także potrafi wzruszyć do łez. Ponadczasowa w wymowie, jest uniwersalna w przesłaniu, to jest taka prawdziwa pocieszycielka w chwilach i smutku, i zwątpienia. A jednocześnie jest to, słuchajcie, kawał pięknej literatury pięknej. Dla czytelników i dorosłych, i w dorosłość wchodzących, by, i tutaj parafrazując słowa Waldena, w chwili śmierci nie odkryć, że jakoś po drodze zapomnieliśmy żyć. To, kochani, dla mnie jest prawdziwa perła, mój nowy duży bóg i jedna z tych powieści, do których będę wracać, do których już wróciłam zresztą po co? Po 3 miesiącach od pierwszej lektury wrześniowej. Niezwykła, niezwykła lektura i to jest sama radość odkryć taką perełkę. I to cudeńko, kochani, możecie wygrać w naszym konkursie z wydawnictwem Świat Książki. A pytanie konkursowe, słuchajcie, brzmi, która opowieść lat młodzieńczych, dziecięcych była waszą ulubioną i dlaczego? I mowa tutaj i zarówno o książkach, jak i, słuchajcie, o filmach, mogą być też seriale, wasze wspomnienia z dzieciństwa i z lat dorastania, jakaś wyjątkowa książka, właśnie jakiś wyjątkowy film, wyjątkowy serial, wasze wspomnienia z nim związane. Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki pojawią się i w opisie pod filmem, i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube, i oczywiście również możecie swoje odpowiedzi wpisywać pod postem na blogu. Ile ta cudowna książka sprawiła mi radości. Błękitny Zamek to jest moje odkrycie. Zresztą w ogóle na nowo odkryłam twórczość Lucy Maud Montgomery we wrześniu, kiedy tworzyłam wyjątkowy projekt właśnie związany z jej biografią i do tego projektu bardzo, bardzo was, słuchajcie, odsyłam. To jest wyjątkowy materiał i myślę, że wam się po prostu spodoba i również was zaciekawi i dowiecie się czegoś więcej o tej wyjątkowej pisarce, dla tak wielu jest tak ważnym również wspomnieniem lat dorastania. Jeżeli chodzi o moje wspomnienia związane z Lucy Maud, to oczywiście Ania z Zielonego Wzgórza. I z Anią z Zielonego Wzgórza najbardziej kojarzyłam właśnie tę autorkę i nawet nie miałam pojęcia, jak bogatą ma bibliografię, jak wspaniałe opowieści i powieści tworzyła. Błękitny Zamek to jest moje odkrycie po prostu po latach. Ja się tak ogromnie cieszę, że przeczytałam ją teraz, a nie właśnie przed laty, bo nie wiem, czy przed laty bym ją właściwie doceniła. To jest jednak historia o kobiecie, która te pierwsze śniegi i drugie zresztą ma już prawie za sobą, bo za chwilę 30 lat kończy. Jej życie potoczyło się innym torem niż oczekiwała, niż marzyła, a jednak znalazła sobie w sobie siłę, by podążyć tą własną ścieżką. I słuchajcie, to jest przecież co? Początek XX wieku. Jak bardzo odważna jest ta powieść i jak bardzo uniwersalna. Przesłaniu. Czytajcie Błękitny Zamek, zachwycajcie się, wracajcie do tej lektury, jeżeli już czytaliście. No i oczywiście poznawajcie na nowo Lucy Maud. Możecie również poczytać o tej cudownej książce na blogu Wielkiego Buka, a my, kochani, widzimy się niebawem. Do zobaczenia! Pa, pa!